Gościem Pogoń TV jest szkoleniowiec Marcin Łazowski. Dzień dobry, panie trenerze. Witam serdecznie. Dużo lat, sporo spędzonych w Salosie Szczecin i przeprowadzka do Pogoni niedaleko, ale jednak zmiana klubowych barw. Dlaczego? Z jakiego powodu? 13 lat, jakby nie patrzeć. Troszeczkę czasu już minęło w Salosie i no, kupa fajnych doświadczeń i kupa miłych chwili i jakichś skromnych sukcesów. Natomiast no, nadszedł jakiś moment rozwoju. Dostałem bardzo fajną propozycję, z której skorzystałem. Dużo czynników na to się złożyło. Jakieś tam zakończenie mojej współpracy z rocznikiem 9-5 w Salosie. Dobra propozycja tutaj ze strony Pogoni. Na pewno awans do Ekstraklasy również był takim bodźcem i magnesem. Propozycję otrzymałem, zaakceptowałem ją pozytywnie i jestem w Pogoni, z tego bardzo się cieszę. W pracy z młodzieżą no, liczy się to, ilu zawodników i jacy zawodnicy trafiają później do zespołów seniorskich. Nie ukrywam, że cieszy fakt, że nawet tu w Pogoni jest kilku chłopców, z którymi miałem przyjemność pracować. Nigdy w życiu nie będę mówił, że to są moi wychowankowie, bo to jest proces złożony i taki zawodnik w swojej karierze trafia na kilku trenerów, każdy z nich ma jakiś wpływ. Natomiast miłe jest to, że ci chłopcy pamiętają, wspominają i fajnie jest ich obserwować, jak się rozwijają. Bo mam nadzieję, że kilkunastu w najbliższej przyszłości zasili skład pierwszej Pogoni. Dzisiaj przygoda z rocznikiem 98 w Pogoni Szczecin. To także ci chłopcy, którzy są prowadzeni przez trenera w Gimnazjalnym Ośrodku Szkolenia Sportowego Młodzieży. Nie ukrywam, że jest to sytuacja bardzo korzystna, ponieważ mamy możliwość pracy i na co dzień w szkole i tutaj w klubie. Oczywiście w szkole są też chłopcy, którzy nie są w Pogoni, to tak jakby niczemu nie przeszkadza. Natomiast znaczna część chłopaków jest tutaj w klubie, mamy ich pod opieką i myślę, że jak będą dalej tak pracowali, to w niedalekiej przyszłości możemy mieć z nich sporo pożytku. Trener jeszcze wykłada innym trenerom, jak należy szkolić młodych zawodników, kursy instruktorów piłki nożnej i później już te trenerskie. Jest to niewątpliwie przyjemność móc przekazać jakąś wiedzę, jeszcze jeśli ktoś z tej wiedzy chce skorzystać i spotykam się z taką opinią, że to jest przydatne i fajne i to komuś się podoba, to jak najbardziej. Oczywiście jest to fajna rzecz i też się w tym realizuje. Cieszę się, że jest takie zapotrzebowanie. Cieszę się, że na dzisiaj, mając 30 lat, mam już troszeczkę tego doświadczenia i mam się czym podzielić, chociaż oczywiście cały czas się jeszcze muszę uczyć. Natomiast zdecydowanie praca na boisku to jest to, co lubię najbardziej. Czy trenerzy rozmawiają o tej Pogoni Szczecin? Niełatwiej jest dzisiaj zaprosić jakiegoś zawodnika, choćby do tego rocznika, żeby grał w Pogoni Szczecin. No zdecydowanie tak, to nawet się tego nie da porównać, bo ja no, Pogoń obserwuję od bardzo długo. Jestem teraz na bieżąco tutaj w tym, więc jestem w stanie to ocenić, jak to wygląda, ale cała polityka klubu, struktura, sposób pracy, postrzeganie sensu szkolenia młodzieży na dzień dzisiejszy no, jest o niebo na wyższym poziomie i to ma realne odzwierciedlenie w zainteresowaniu. No, praktycznie każdego tygodnia, nawet do naszego rocznika, otrzymujemy telefony z chłopcami zainteresowanymi grą w Pogoni, niekoniecznie z naszego województwa. Mieliśmy na przykład na obozie bramkarza ze Śląska Wrocław, gdzie tak naprawdę 5-6 lat temu uważam, że no byłoby to nierealne i niemożliwe. No Pogoń zaczyna kojarzyć się i dobrze kojarzyć z klubem, który fajnie pracuje z młodzieżą. Myślę, że to trzeba wykorzystać.